kolejnym meczu to jest chyba Wingam Athletic, jak mi się nie zdaje, albo gdzie on gra? Benfica, West Ham United. Chyba West Ham United. West Ham? Nie pamiętam, dobra. Bez przesady, tego nie trzeba pamiętać. Gramy tylko trzeci mecz. Trzeci mecz, tak. Trzeci odcinek z PESA 2016. Menadżerem. Jestem Kościelem i złożyłem aplikację o pozyskanie Thiago Alcantary z Bayernu Monachium. Oj, i już 1-0. Chyba Kościelny. Gabriel Paulista. Olivier Giroud, podanie do Alexis Sanchez. Alexis Sanchez tam widzę, wychodzi już. Memphis Depay. Ajajajajajaj. Tu Mesut Özil przejmuje piłkę. O, zawalczył o nią. Znowu Mesut Özil, nie, Houston. Carlos Sanchez. Sinclair. A i Özil tutaj. Do piłeczki, panowie. Do piłeczki. Scott Sinclair. Bardzo szybki Youngbik. Carlos Sanchez. Mesut Özil. Piłce tutaj nie ma do kogo podać. Idzie Giroud tutaj. Tutaj do Memphisa Depaya, Santi Cazorla. Memphis Depay, Olivier Giroud i... I niestety... Nic się nie stało. Hector Bellerin. Hector. Alexis Sanchez. Bellerin, biegnij, szybki jesteś. Dorzuca do Giroud. Giroud tam zamiast główki to niestety z nami. I do nikogo te podania lecą tam. Rzutki nic nie zrobią. Nie. Patrz, no nie chciałem jej dotknąć, nie dotknąłem. Dobra, Bakuna. Agbonlahor. Ale Sissoko. Ale Crevelli. I Gabriel wyjaśnia wszystko. O, ale ładne podanie do Alexis Sancheza. A i ten za bardzo chciał sam to zrobić. I Alice Crevelli. Agbonlahor tu do Benteke. Gabriel z Benteke i koniec pierwszej połowy. No, powiedzmy, że jakoś ten mecz nie wyglądał. Te strzały były jakby takie złe, ale tutaj już Olivier Giroud. Ale chciał podawać do Benteke, no. Depaya, ale Depay nic tutaj nie zrobił. Przyjęcie plecami. Santi Cazorla. Panie. Nie temu. I Mesut Özil. I tutaj uderzenie Bellerina Hectora nic nie przyniosło żadnego efektu. Brat Guzan. I to Sinclair przegrał z Depayem. I Depay nie ma co zrobić tutaj. Uderzenie z dystansu obok bramki Memphisa Depaya. Gdybym tak chciał wejść w ten, to bym nie wszedł. Tam chyba z dawnym siedział kibic. Już miał szyję taką dziwną. Ale mniejsza z tym, to już Agbonlahor atakuje. Ali Sissoko. Gabriel Paulista. Hector Bellerin. Crevelli. Hector tu walczy. Coquelin też. W ogóle młodzi teraz Arsenal tak zaczęli grać. Dobra, Gabriel. To Coquelin. No biegnij, a nie. Coquelin. W ogóle. Panie, co to się dzieje w tej połowie? Alexis Sanchez biega do Ali Sissoko. Przejmuje piłkę. Podaje do Giroud, ale Giroud niestety zamulił. Nie, w ogóle się nie ten. Jego, ich mózgi się w ogóle nie spotkały. Jakby nigdy ze sobą nie grały.
Ekmul Nahor do Benteke podaje, nie jest zatrzymany przez Gabriela. Do Olivier Giroud. A oni teraz będą grali. Ofensywa. I się tam już wychodzi. Ekmul Nahor. Oj, Benteke. Czy wygra z tutaj? I uderzenie, Wojciech Szczęsny. Obronił to. Bakuna, Koklau. Popatrzcie, no. Co, on sam tu ma jechać, Mesut Özil. Alexis Sanchez uderza i mamy bramkę. X. I Alexis Sanchez dla Arsenalu strzela zwycięskiego gola w ostatnich minutach meczu. Nie chcę nic tutaj robić. Tylko spójrzmy. W ostatnich sekundach meczu strzela wygrywającą bramkę. Tak, bramkę na wygranie meczu. Strzela bramkę i mamy 1-0. Mecz jak najbardziej wyrównany. Bramkę strzelił nie kto inny jak Alexis Sanchez. Mam nadzieję, że ten mecz wam się podobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego. Bye bye.